Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Zapraszam do subskrybowania, polecania audycji znajomym, wpisywania swoich uwag, myśli, przemyśleń. Pragnę dodać, że te wszystkie 6 tomów nadal jest jeszcze w promocji. Jeżeli ktoś chciałby nabyć pojedynczo, oczywiście też, ale do końca lutego są jeszcze w promocji i jest już dostępna też u mnie na Allegro. Książka doktora Ashkara, zresztą będę o tym mówił na kanale, na który zapraszam, Szlachetne zdrowie, w zdrowym ciele, zdrowy duch. Książka z płytą lub bez płyty. Temat dzisiejszej audycji, tak od czasu do czasu śledzę sobie, zaglądam, co się dzieje w tej branży na inne alternatywne kanały na YouTubie, telewizyjne, o czym się tam mówi. Jeden temat zasadniczy jest tematem tabu, właściwie dwa tematy. Nikt otwarcie nie wdaje się, nie kwestionuje tego, co wdrukowano nam do głowy, co religia wdrukowała nam do głowy, czyli te najgłębsze pokłady wiary. Albo są tacy, którzy odrzucają oczywiście Kościół i tak dalej, w ogóle się tym nie zajmują, ale nikt nie podchodzi jakoś do tego tematu, że jednak to jest, bo albo się to odrzuca i mówi się, że to jest bzdury wszystko i tak dalej, opium dla mas, ta cała religia, no albo się omija ten temat. Nie ma właśnie polemiki, kwestionowania, dlaczego jest tak, a tak, a i oczywiście, jeżeli zapytamy księża, unikają. A ten podstawowy temat tabu, o którym chciałem dzisiaj mówić, to jest to cierpienie i kalectwo dzieci. Specjalnie biorę, że się tak wyrażę, na wokandę dzieci, no bo to jest temat bardzo delikatny i no, w większości z nas dotyczący. Nie ma większej tragedii, niż komuś ginie dziecko, czy rodzi się niepełnosprawne, kalekie. Wtedy tłumaczenia są takie, że to Bóg sprawdza, niezbadane są ścieżki boskie, że to taka lekcja, ale nikt nie stara się tego wyjaśnić. Ale nie dziwię się, no bo skąd ludzie mieliby mieć wiedzę, dlaczego cierpią dzieci, rodzą się kalekie, są porzucane, umierają w bólach, w cierpieniach. Dlaczego tak się dzieje? Oczywiście można mówić, że niepełnosprawni kalecy też znajdują szczęście, ale znajdźcie mi chociaż jednego niepełnosprawnego człowieka, który jest szczęśliwy ze swojego stanu. Może być szczęśliwy ze swojego życia, z tego, co robi, bo i chwała im za to, wielu niepełnosprawnych kalekich osiąga sukces w takiej czy innej dziedzinie, w olimpiadach różnego rodzaju i na polu zawodowym, ale ja nigdy nie spotkałem jeszcze żadnego, który by mi powiedział: jestem szczęśliwy, że jestem niewidomy, jestem szczęśliwy, że nie mogę chodzić, jestem szczęśliwy, że jestem na wózku. Jestem szczęśliwy, że no, mam takie czy inne ułomności. Nigdy takiego kogoś nie spotkałem. Jedyny, który jakby chwalił to, że był niewidomym, był Braille, wynalazca alfabetu pisma dla niewidomych, który powiedział, że gdyby nie to, że jest niewidomy, nigdy by nie wymyślił takiego pisma. To tylko mógł rzeczywiście niewidomy wymyśleć. Ale oczywiście też podyktował, dlaczego, za jakie przewinienia w poprzednim życiu musiał urodzić się dzieckiem, które nigdy nie było w stanie oglądać świata, tak jak większość niewidomych. Jest to temat właśnie omijany przez wszystkich. Nikt nie stara się tutaj
dać jasnych, klarownych odpowiedzi. Dlaczego? Posłużę się przykładem, o którym wspominałem w jednym z tomów, ale go jeszcze w audycji nie opowiadałem. Gdy mieszkałem w Poznaniu, na ulicy Głogowskiej, w takim dużym ogrodzie, to był plac przy stacji Poznań-Górczyn, dużo tam było terenów. W ogóle były inne czasy, myśmy jako dzieci, 10 już 12-letnie, biegali całymi dniami po okolicy. Forty były stare, w które też wchodziliśmy już jako 7-latek. Chodziłem sam do szkoły i przechodziłem przez ulicę. To zupełnie były inne czasy. Przede wszystkim pamiętam to życie podwórkowe. Rodzice nie bali się o nas, nie pilnowali tak jak dzisiaj, o ile w ogóle chcieli dbać i pilnować. To już zupełnie inny temat. I bawiłem się tam z takim kolegą. Nie pamiętam dokładnie, ile miałem wtedy lat. Chyba 10 czy 11. I ten kolega, tak się niefortunnie złożyło, on się bawił chyba z innymi kolegami wtedy, to było w trzeciej klasie, w trzeciej czy czwartej, trzeciej chyba klasie podstawówki, wpadł pod samochód i zginął na miejscu. I trup, mała trumienka, nie wiem czy biała, chyba biała, tak biała. Straszny ból, rozpacz tej matki. I tak on mieszkał nie tam w tym domu, gdzie ja mieszkałem, ale kilka domów obok, razem tam z innym kolegą. I tak się przyglądałem kiedyś tym dwóm matkom. Jedna ze spuszczoną głową, smutna, codziennie chodziła na cmentarz złożyć kwiaty temu swojemu synkowi, a druga matka mówiła: Krzysiu, Krzysiu, chodź, czas na obiad. I to roześmiane dziecko przybiegało do domu. Szybko ta matka, która chodziła na cmentarz prawie codziennie, wyprowadziła się. Ja sobie myślałem, później sobie tak pomyślałem, że to zapewne dlatego, że nie mogła znieść tej radości drugiej matki szczęśliwej, że jej dziecko przybiega z podwórka na jedzenie, głodne chętnie je, śmieje się rzęsiście, ten śmiech tego dziecka było słychać wszędzie, więc to zdaje się dlatego się szybko wyprowadziła, bo sporo nas tam było dzieci, chyba 5 czy 6, żeśmy tam latali i się bawili. Ja nie znam szczegółów, jak do tego wypadku doszło, no w każdym razie dziecko potrącone przez samochód i dlaczego? Zasadnicze pytanie, dlaczego? Nikt nie potrafi na to odpowiedzieć. I wszyscy unikają tych tematów. Matki, ojcowie, co najwyżej, pouczani tak, jak pouczani przez religię, mogą znienawidzieć Boga, skoro to się wszystko się dzieje z winy Boga. Także prawdopodobnie no, Bóg zabrał mi to dziecko. I dlaczego? Dlaczego, Boże? I to oskarżanie ciągłe Boga, że Bóg zabrał, prawda, tą dziecinę, że ani tata, ani mama, ani babcia, ani dziadek, ani wujkowie i ciocie nie mogą się cieszyć tym roześmianym, rozwrzeszczanym, dokazującym i płatającym figle maluchem, tak jak myśmy to robili. I dlaczego? Nikt nie znajduje odpowiedzi. Jedyna odpowiedź, jaka jest w dyktowaniach i ona jest zawarta w słowach Jezusa Boga: co posiejesz, to zbierzesz. I te słowa są osadzone na reinkarnacji. I tak się ten nasz świat kręci. Ja to ciągle powtarzam i powtarzam, że to dziecko, które zginęło, nie przypadkiem zasłużyło sobie na to, żeby
wpaść pod koła samochodu i tak być potrącone, że zginęło na miejscu. Ja też byłem potrącony przez samochód, niezbyt mocno, jakoś tak się odbiłem, nic mi się faktycznie nie stało, nogę miałem tylko troszeczkę skręconą. I no i taki mój los, taka karma. Szczęśliwa, że miałem żyć, a nie na przykład zakończyć życie w jakimś właśnie wypadku, czy coś takiego, czy dzisiaj może nie tyle wypadki, ile zauważcie na oddziałach onkologicznych dziecięcych, ile tam jest bólu, cierpienia tych dzieci malutkich, bez szans, a w hospicjum dla dzieci małe, kilkunastoletnie, kilkuletnie, nawet też się zdarza, umierają na nowotwory czy różnego rodzaju inne schorzenia. Jaka to tragedia dla takiego dziecka budzącego się do życia. Przecież 10-12 lat to dopiero się poznaje szczęśliwie świat, dotyka się wszystkiego, psoci. No jest to fantastyczny okres w życiu, eksploracji, poznawania świata z otwartym umysłem, szczęśliwy, jeżeli nam nic nie brakuje, jeżeli mamy fajnych rodziców fizycznych i rozwijamy się w miarę normalnie. A tu nagle taka tragedia. I cierpią rodzice, już nie mówię o tym dziecku, które odeszło, ale ci, którzy zostali, zastanawiają się nieraz, dlaczego mnie to spotkało. Niedawno miałem też wykład, gdzie mówiłem o konsekwencji czynów i pani mi powiedziała, że nie, ona nie akceptuje. Ona ma syna, który jest niepełnosprawny, ale ona nie akceptuje tej konsekwencji. Uważała, że albo to jest tak jak większość. Taka jest wola Boga, albo że to jest ślepy los, złośliwy przypadek, a tak naprawdę nie ma na świecie żadnej sprawiedliwości. Wszystko się dzieje przypadkiem, wabank, i po prostu jest dzika natura i nie ma żadnego porządku w tym dzikim, otaczającym nas świecie. Tak sobie to ludzie tłumaczą. Starałem się tej pani wytłumaczyć, powiedzieć, że może jest jeszcze jeden właśnie punkt widzenia oparty na słowach Jezusa Boga: co posiejesz, to zbierzesz, na akcji i reakcji, przyczynie i skutek. Jeżeli ma pani dziecko niepełnosprawne, no to nie jest to przypadkiem, a świadomie się pani przed swoim urodzeniem się zdecydowała na taki, a nie inny los, bo przed urodzeniem się my wszystko wiemy. Wiemy, co nas czeka, wiemy, jakich, jak już chcemy się urodzić, rodziców możemy sobie wybrać, a jakich nie możemy. Możemy sobie tylko wybrać takich, jakimi sami kiedyś byliśmy. Więc im byliśmy gorszymi rodzicami kiedyś, gorszą matką, gorszym ojcem, tym te możliwości mamy zawężone. To my sami sobie wybieramy, ale tylko w ramach tego boskiego prawa, przyczyny i skutku. Tylko w ramach tego prawa, którego nie da się ominąć, przeskoczyć. Przepraszam, nie wyłączyłem Messengera w komputerze, dlatego no, ktoś próbował się dodzwonić, być może z jakimś kolejnym zapytaniem. Także wracając do tego wątku, nikt tym ludziom nie wyjaśnia, dlaczego jest tak, jak jest. I przede wszystkim nikt nie uświadamia ludzi. To jest ten temat tabu, to jest, no, ja bym to nazwał największy przekręt Kościoła. I wcale nie będę żałował, jeżeli, bo ta cywilizacja też już jest nasza schyłkowa i to się musi tutaj wszystko zmienić. Musi nadejść, jak ja to nazywam, bezkrwawa rewolucja, która już nadchodzi. Nasz sposób myślenia musi się całkowicie zmienić, tak jak się zmienił
2000 lat temu po upadku Imperium Rzymskiego. Tak i teraz to Imperium Rzymskie w białych rękawiczkach, gdzie się wszystko dzieje, też musi upaść i dać podwaliny pod nową, sprawiedliwszą cywilizację. Wracając do tego wątku, nikt i nic nie wyjaśnia takim ludziom, skąd to wszystko się bierze i dlaczego ich to spotyka. I nikt nie uświadamia, że za te krzywdy dzisiaj wyrządzane innym, obojętnie pod jakim pozorem, w jaki sposób będą się tłumaczyć przed sobą, przyjdzie tym ludziom zapłacić. Być może właśnie kalectwem, cierpieniem, unieszczęśliwieniem swoich bliskich, a ci bliscy to wielokrotnie ci, którzy pomagali w krzywdzeniu w taki czy inny sposób. Ludzie nie zdają sobie sprawy, nie akceptują, a ja już wiem, jestem o tym przekonany od dawna, że w dyktowaniach, które tutaj w Polsce, teraz w tym życiu wydaje, w tomach publikuje, jest zawarta właśnie ta nieprzekręcona Boża prawda, która wyjaśnia nam, dlaczego jest tak, jak jest, a nie inaczej. Powracając jeszcze do tego momentu narodzin, każdy z nas sobie wybiera taką matkę i ojca, jakim sam był kiedyś matką czy ojcem. Ani lepszy, ani gorszy. Im byliśmy lepsi jako rodzice dla swoich dzieci, jako matka, ojciec kiedyś, tym mamy te możliwości wyboru dużo większe, a tym samym kraju i ewentualnie wykształcenia, pochodzenia, bo to też jest istotne, czy rodzimy się w jakiejś biednej, zubożałej rodzinie gdzieś w Afryce czy w Azji, bez możliwości do kształcenia się, tak jak na przykład mamy tutaj w Europie, z dużo mniejszą możliwością skończenia studiów czy zdobycia dobrego, liczącego się fachu, który da nam zadowolenie i szczęście w życiu i zbuduje nam fajne życie. To by była właśnie ta refleksja dzisiejsza. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do komentowania, jak zwykle, subskrybowania, polecania znajomym. Zapraszam na mój drugi kanał Szlachetne Zdrowie. I jeszcze raz daję znać, że książki są dostępne nadal w promocji, a także książka doktora Ashkara z płytą lub bez metody, której kiedyś się poddałem. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną audycję w piątek. Do usłyszenia, do miłego.